Myślę, że tak, taki był plan, te elementy, co ćwiczyłem u siebie w klubie, zastosowałem je i jednak powiedzmy z tych elementów, które wybrał trener, patrząc na walki zawodnika, odpowiednio dopasował i myślę, że to była recepta. Wiadomo, tego nigdy się nie pozbędzie i jeżeli ktoś mówi, że to mija z czasem, nie, i jestem tego pewien, że to nigdy nie mija. Myślę, to właśnie ciągnie ludzi do uprawiania takich sportów, właśnie ten stres, ta potrzeba tych silnych wrażeń. Myślę, że to właśnie o to chodzi. Powiedzmy to duszenie, nie spodziewałem się tego z tej pozycji, ale udało mi się to opanować. Także ten, i wyszedłem szczęśliwie, ale byłem ostrożny, cały czas wiedziałem, że tutaj muszę cały czas mieć się na baczności, bo jeden błąd i całe prowadzenie pójdzie na nic, ponieważ będzie technika kończąca nawet minutę przed końcem walki, co by było bardzo rozczarowujące. Nie, ani trochę. Ja nie postrzegam tego w takich kategoriach, bardziej staram się określić, w którym miejscu jestem, co mam do poprawy z każdą walką. Tak samo z tym robieniem wagi, ze wszystkim. Po prostu z każdą walką staram się nauczyć czegoś nowego. Każdy dzień na siłowni tak samo i w klubie staram się nauczyć czegoś nowego. I nie jest moim celem być gwiazdą. Może kiedyś, wiadomo, chciałoby się mieć też jakieś profity z tego, co się robi, ale myślę, że jeszcze nie dorosłem do tego, żeby uważać się za gwiazdę. Może nie tyle kłopot, wiadomo, to nigdy nie jest przyjemne i zawsze człowiekowi się wydaje, że to jest nie do zrobienia. Tym razem zbiłem trochę więcej niż ostatnio, ale powiedzmy dałem radę te 3 rundy przewalczyć, także nie było tu jakichś takich drastycznych, powiedzmy, skutków tego. No wiadomo, można powiedzieć, że byłem u siebie, skoro mój przeciwnik był z Finlandii. Gorzej, gdyby był tutaj z Katowic. Mój rywal to by mogło mieć odwrotny. Z wszystkich swoich walk, no to myślę, że to była najcięższa walka do tej pory i myślę, że zawsze można było coś poprawić, ale tutaj nie będę żadnej skali stosował. Udało się wygrać i to najważniejsze. Nie wiem, no teraz spotkam się ze znajomymi, jest tu ich wielu i będę świętował, powiedzmy delikatnie, zjem coś słodkiego, można tak powiedzieć.